Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym vlogu. Mam dzisiaj dzień wolny, mamy dzisiaj czwartek i mamy dzisiaj piękną pogodę. Także słuchajcie, nawet wstając z łóżka dzisiaj rano pomyślałam, nie no, muszę dzisiaj nagrać, bo jest tak cudowna pogoda. W końcu mogę przyjść do Was z dobrymi wiadomościami pogody. Słuchajcie, jest naprawdę słonecznie, pięknie, jest ciepło, wiosna, po prostu wiosna. Ja tutaj jeszcze się troszeczkę obijam na tapczanie, ale z racji tego, że jest ładna pogoda, mam ochotę, dobrze na czas się wyrobiłam, mamy godzinę 15 po 12, także to jest dla mnie taki osobisty rekord. Miałam wstać w ogóle o 7, załatwić kupę spraw, ale powiem Wam, że kilka mi się udało telefonicznie załatwić. Miałam pojechać do pracy, bo tam z moim, o, macham Wam tutaj, bo coś Wam chcę pokazać, miałam załatwić ze swoim tam swoją plenerką, bo słuchajcie, tak mi naplanowały, że pracuję jak głupia, abym była do tyłu 30 godzin. Hello! No i w końcu wszystko skontrolowałyśmy, wszystko tego i okazało się, że jest minus 5 godzin, a to ze względu na tego, pomimo tego, że bardzo dużo pracuję, ale mam też tą szkołę swoją i za szkołę tutaj, jak idę na 7 czy tam 8 godzin, dostaję. Ja w swoim przypadku, bo to zależy też od tego, ile pracujemy godzin tygodniowo, dostaję tylko 3,5 godziny, także tak mi zaplanowały, że mniej pracuję, szkoła się nie liczy do tych godzin pracy. Mówię Wam, trzeba na wszystko uważać, bo inaczej to zrobią. Nigdy nie jest na Twoją korzyść, tylko na korzyść firmy, tak? Przynajmniej tak jest w moim przypadku, zawsze tak jest. To załatwiłam, miałam dzisiaj też pobrać krew, ale wiecie co, no do wpół do 11 jest pobieranie krwi. Tutaj u nas blisko, no i nie wyrobiłam się, nie chciało mi się, jutro chyba pójdę, taka kontrola. Leżę tutaj jeszcze, znaczy leżę, moja lanka tutaj sobie leży, pokażę Wam jej łapę. Lanka. Później pójdziemy z lanką oczywiście na spacer, pokażę Wam troszeczkę okolice, tam gdzie chodzimy. Najczęściej z nią na spacery, zabiorę swoje dziecko. Ale najpierw wybieram się do miasta, z racji tego, jestem ciemna, jakaś ciemna jestem, z racji tego, że mam tutaj jeszcze bon, który dostałam z pracy, u nas jest naprawdę biednie, jeżeli chodzi o takie prezenty, prezenty świąteczne, tak, jeszcze na Boże Narodzenie. Dostałam bon na 22,50 i mogę go wydać między innymi w Douglasie, także no słuchajcie, no są, były różne opcje, tam jakieś, nie wiem, jakieś inne sklepy, ale ja oczywiście na kosmetyki. 22,50, resztę jak coś będzie drożej, to oczywiście muszę sama dopłacić. Poza tym bon jest ważny, niech się podeprę, bon jest ważny tylko do 30 kwietnia. I wiecie, jeszcze nie mamy oczywiście kwietnia, ale ja to później zapomnę. Kiedyś już mi się tak zdarzyło, że mówię, a pójdę i później jakoś zapomniałam zupełnie o tym, słuchajcie, i przepadło. Także wolę, żeby nie przepadło, no bo w sumie 22,50 to nie jest mało. A mogę sobie coś wybrać i nie wiem co wybiorę, także zobaczycie. Także ja wybieram się szybciutko do miasta. Normalnie mam zamiar wejść do dwóch sklepów, mam zamiar wejść tylko do CIA, bo chcę zobaczyć, czy jeszcze mają te bluzy, co miałam w ostatnim filmiku. Taka cieplutka, taka milutka i do tego bardzo przyjemna i do tego bardzo ładnie wygląda. No ale chciałam w innych kolorach jeszcze, bo ja właśnie lubię tak po domu w bluzach. No i do Douglasa, także później wracam, idziemy z lanką do na te nasze pola i łąki, a wieczorem idę z moim synem na free running. Słuchajcie, ja Wam później to opowiem, on jest normalnie masakryczny, ten mój chłopak. Ale to ja teraz lecę. Papatki. To jadymy. Jestem z powrotem. Ciekawe, jaki Saigon zastanę. Miałam być o drugiej, powiedziałam sobie o drugiej, jest 15 po. Ale poszalałam trochę w cenę, dlatego że kurczę, były takie przeceny, powiem Wam, na takie, wiecie, domowe ciuchy dla mnie. I nie tylko. W sumie kupiłam tą bluzę, słuchajcie, ja ją kupiłam. Ona była przeceniona najpierw z 15, tam, z 15 na 9, a teraz z 9 na 4,5. Jak stałam przy kasie, mówię, kurczę, mogłam wziąć jeszcze jedną, ale mówię, dobra. Ile można mieć. Także wchodzę do domu i pokażę Wam, co kupiłam w Douglasie. To na razie. Chce lanka być w kamerze? Tak? Ona będzie na mnie skakać teraz. Będzie skakać. No. A tam o widzimy, ubiera się. Zobaczcie, no Saigon trochę w domu jest, ale
da się szybko ogarnąć. No i Kepchen Brook, mówi, bo wypaka. Idziemy właśnie na spacer, ale słuchajcie, dostałam, zakryję, dostałam paczuszkę od Christine. Niech się obrócę, dobra. Dostałam paczuszkę nie od Christine, tylko Charlotte Lacroix. Pokażę Wam, jak przyjdziemy. Pokażę Wam w ogóle, wiecie co, to my pójdziemy jednak najpierw na ten spacer, a później Wam pokażę, co kupiłam w tym Douglasie. Tam leżą ciuszki, nie wiem, czy widzicie. Jest trochę z C i A, no ale się do Was później odezwę. Papatki. Kalosze nałożone. Powiem Wam, że one są takie wygodne. Kosztowały chyba 70 coś euro. Lanka skacze. Ona się cieszy, jak idzie na dół. Chodź. Synek też oczywiście w kaloszach, bo tam będzie tak trochę takie tak bagniasto. No i idziemy. A zobaczcie, co mi się stało przed wyjściem w palec, znaczy w paznokieć. Nakładałam te kalosze i zadarłam. No i nie pokażę Wam, teraz jest zalepione. Ale dosłownie po paznokciami odleciało. To tak, wiecie, jakbym go teraz obcięła, to do krwi, to ja będę go później ratować. Da radę. Jeszcze dobrze, z domu nie wyszliśmy, a Lanka już zbiera patyki. Lana! O, puściłaś? Puściłaś patyczka? Chyba już zbliża się wiosna, już tak czuć wiosnę i słoneczko świeci, jest jeszcze chłodno, nałożyłam sobie szalę, choć wcześniej nie potrzebowałam, ale tutaj jednak jest taka przestrzeń otwarta i jest chłodniej. Leci do mnie, leci. A ona nie patrzy się na nic, przewróci człowieka. Już kochani, cieszę się, że już, no chociaż nie pada, bo wczoraj to była masakra dosłownie. A dzisiaj no, jest pięknie i no, mam nadzieję, że tak będzie z każdym dniem. Coraz lepiej, coraz przyjemniej. At least I know it didn't work out that way for me. My throat's just a little dry from choking back the tears I never cried. Verdict in the judgment shown that love doesn't live here anymore. Now my life keeps playing for my eyes, and I'm not quite sure that I like what I see. I made my fair share of bad mistakes. Dobra kochani, mały pokaz mody. Mam nadzieję, że jedną ręką mi się uda. Ja teraz nagrywam telefonem. Kupiłam sobie taką bluzeczkę. Naprawdę ona będzie przecudna. 10 euro. Ja uwielbiam takie rzeczy. Ja ją kupiłam w rozmiarze L. I no myślę, że będzie taka cudowna. Cudowna, słodziasta. Słuchajcie, kupiłam taką basicową. Mąż już z pracy zresztą też wrócił. Normalny basic. Błękitną, już teraz tyle pasteli w XL i ona była przeceniona z 7,90 na 5, a ja zapłaciłam 5 euro. Normalnie taka o błękitna. Później jeszcze kolejną, a miałam tylko iść po bluzę, słuchajcie. Kupiłam jeszcze czerwoną, ale taką w takiej pięknej, żarówiastej czerwieni. Nie wiem czy... Ta kosztowała też 10 euro.
i ona będzie cudowna, myślę. Coś innego niż różne pastele i te inne bzdety. Myślę, że pasuje. Małemu kupiłam ze 3 bluzki. Tak? To już nie będę Wam tego pokazywać. Tu niech sobie to odłożę. I kupiłam jeszcze bluzę w odcieniu szarym. I słuchajcie, ona była przeceniona z 15, później na 9, nie wiem, czy już Wam to mówiłam, a teraz zapłaciłam za nią 4,50. Także i mężowi kupiłam jedną koszulkę. Także niech się tutaj trochę po... Powiem Wam, że odtajam od tego naszego spacerku. Oczywiście kawusia. I zaraz Wam pokazuję te produkty od Charlotte. Ja mówię Christina, to Charlotte Lacroix. Dobrze, to idę po nie. Tam leżą zresztą z tyłu. A tutaj mam produkty. Zacznę od, słuchajcie, mam szczoteczkę kolejną. To jest coś w rodzaju Foreo. No, tutaj dostałam białą. Ta wygląda trochę jak Foreo Mini, wydaje mi się. Jakiś tu włosek się przyczepił. To jest właśnie od tej marki Charlotte Lacroix i będę porównywać ją oczywiście do Foreo Luny. Myślę, że różnicy za wielkiej nie zobaczę, ale nigdy nie wiadomo oczywiście. Ja się tutaj jeszcze muszę rozczytać, co, gdzie i jak i do czego. W ogóle powiem Wam, że wszystko jest tak cudownie zapakowane, że aż jestem w szoku, ale widzę, że coś mi się tutaj odtegowało. Może to... Ojejku, szkoda. Zobaczcie, to jest cleanser, gently cleanser for all skin types. 250 ml, ale tutaj coś chyba wyciekło, zobaczcie. Ale wyglądają jak Betlejem. Sianko jest, no przecudownie wyglądają te produkty. Ja oczywiście będę testować i nagram osobny filmik o tych produktach. Marka się sama do mnie odezwała i tutaj mam Charlotte Lacroix. I co to jest? Rapid Lift. Ja tutaj muszę poczytać jeszcze składy, zobaczyć w ogóle co, jak i do czego, ale naprawdę przecudownie były zapakowane te produkty i one nie są tanie. To jest właśnie najgorsze, że one nie są tanie. Są wręcz drogie moim zdaniem. No ale zobaczymy, czy warte swojej ceny. Także dam Wam oczywiście znać w takim osobnym filmiku. Kochani, ręka mi opada. Ja piję tutaj dalej w swoim kawusie. Coś będzie trzeba później szykować, a się zaczynam jąkać, szykować do szamania. No i później jedziemy oczywiście na to całe, jak to się mówi, free running. Także też zabiorę Was ze sobą. To na razie. Przymierzyłam sobie tą czerwoną i powiem Wam, że bardzo ładnie. Aż mi się samej podoba tak świeżo i promiennie. Ale słuchajcie, zapomniałam opowiedzieć, co kupiłam w Douglasie za te swoje, tam 22,50 było. O, mój mąż się szykuje na ryby. No i musiałam oczywiście dopłacić. Kupiłam sobie Shiseido do Wrinkle Resist 24 okrem. Ja miałam już okrem. Krem pod oczy. Ja już miałam taki koncentrat i był super. Ten natomiast to jest krem i wierzę, że też będzie super. No za tą cenę. Musi być zresztą te produkty Shiseido naprawdę są fajne, naprawdę dobre. Także ja lecę dalej przymierzać te swoje łaszki. I się łączę z Wami później. Słuchajcie, jesteśmy w domu, a ja tak zmarzłam, nos mam taki zimny. Tam było tak zimno, że aż jestem chyba, nie wiem, fioletowa. Ale było naprawdę bardzo fajnie. Zresztą widzieliście mój mały, to uwielbia takie skoki różne. Salta, nie salta. Słuchajcie, miałam Wam jeszcze coś pokazać. O, mój mąż, słuchajcie, on poszedł na ryby. Po 5 minutach został wezwany na awarię. I dopiero jest godzina teraz, za 15:08 dopiero teraz przychodzi. Także o, takie życie. Jak w Madrycie, słuchajcie.
Także kochani, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten dzień. Dla Was kilka minut, kilkanaście na pewno. I oczywiście, no mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych moich produkcjach. Do zobaczenia. Pa, pa.